Określ stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasu w temperaturze 40 stopni Celsjusza. W zadaniu wykorzystamy krzywe rozpuszczalności. Zacznijmy od wypisania danych. Mamy określić stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasu. Zapiszmy więc wzór chlorku potasu. Mamy KCl w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Odszukajmy na naszym wykresie krzywą dotyczącą chlorku potasu. Jest to ta niebiesko-zielona krzywa. Z tej krzywej możemy odczytać, ile chlorku potasu można rozpuścić do uzyskania roztworu nasyconego w temperaturze 40 stopni. Odszukajmy na osi X temperaturę 40 stopni i wzdłuż osi Y przedostajemy się do naszej zielonej krzywej. Następnie rzutujemy ten punkt na oś Y, tak aby odczytać rozpuszczalność chlorku potasu. Ja przyjmę, że rozpuszczalność chlorku potasu to jest około 38 g na 100 g wody. Wykorzystajmy tę informację do utworzenia proporcji. Wiemy, że w roztworze nasyconym w temperaturze 40 stopni Celsjusza 38 g chlorku potasu jest rozpuszczone w 100 g wody. Chlorek potasu jest tutaj substancją rozpuszczoną, woda jest tutaj rozpuszczalnikiem. Jeżeli je zmieszamy, dostaniemy razem 138 g roztworu. W zadaniu mamy policzyć stężenie procentowe tego roztworu, czyli mamy zastanowić się, ile substancji rozpuszczonej, czyli tego KCl-u, znajduje się w 100 g roztworu. Pamiętamy, że podpisujemy substancję rozpuszczoną pod substancją rozpuszczoną i roztwór, masę roztworu pod masą roztworu. W ten sposób uzyskaliśmy proporcje. 38 do x ma się tak samo jak 138 do 100. Aby rozwiązać proporcje, mnożymy na krzyż, czyli x razy 138 to musi być to samo co 38 razy 100. Czyli dostajemy równanie x razy 138 to jest to samo co 38 razy 100. Aby obliczyć x, wystarczy podzielić obustronnie przez 138, czyli dostaniemy 38 razy 100 przez 138. Wykorzystajmy kalkulator. Wynik możemy zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku, więc dostaniemy 27,5%. Tak naprawdę otrzymaliśmy wynik w gramach, dlatego że szukaliśmy masę chlorku potasu, jaką można rozpuścić w 100 gramach roztworu. Natomiast wiemy, że jest to tożsame ze stężeniem procentowym, więc możemy użyć tutaj już jednostki procent.